Cześć, Rekrygowski. Dzisiaj pogadamy sobie o kopnięciach. Aspekty techniczne kopania, czy kopać, czy nie kopać, czy lepiej uderzać, czy kopać. Zanim obejrzycie odcinek, zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału i oglądajcie materiał do końca, bo będę starał się Wam pokazać najlepsze patenty, które sprawdzają się według mnie i podczas szkolenia zawodników m.in. mieszanych sztuk walki. Zapraszam serdecznie. Cześć, Jarek Rogowski, ze mną Adam Pękacz i Wojtek Kostarski, na którego sali dzisiaj gościmy, a tymczasem przechodzimy do materiału. Dzisiaj pogadamy sobie o kopnięciach. Zastanawiałem się długo, czy ten materiał zrobić, ponieważ nie jestem ogromnym fanem kopnięć, natomiast jestem fanem kopnięć w ograniczonej wersji. Chłopaki mnie znają, wolę bardziej pracować rękami i dlaczego? Teraz zauważcie, jeżeli sobie stoimy tak jak teraz z chłopakami, to nasze nogi obecnie robią robotę. Nogi Wojtka stoją na ziemi, nogi Adama stoją na ziemi i moje tak samo, natomiast nasze ręce są wolne. Dlaczego ważniejsze będą ręce w samoobronie niż nogi? Po pierwsze, nogi wykonują teraz robotę, są cięższe i dalej od mózgu. Moje ręce są lżejsze, sprawniejsze, wolne i są bliżej mózgu i one będą szybciej zabezpieczały Twój komputer niż Twoje nogi. Twoje nogi zawsze będą robiły robotę i pamiętajcie, że nogi przy uderzaniu są pełnią niezwykle istotną funkcję. Które więc kopnięcia, jeżeli mamy już kopać, a nie uderzać, będą najskuteczniejsze? Tak jak wiecie, są różne systemy, które preferują różny rodzaj kopnięć. Natomiast jeżeli mielibyśmy się wzorować na jakimś jednym systemie sportowym, który kopie najlepiej, to nie byłaby to wcale Krav Maga, bo Krav Maga nie specjalizuje się w kopaniu. Krav Maga specjalizuje się w logicznym rozwiązaniu problemów dnia codziennego. Myślę, że może nie każda wersja, ale staramy się jak możemy. Tajski boks pokazuje, że kopnięcia mogą być śmiertelnie niebezpieczne i kopnięcie okręż na przykład na udo jest tak, jakbyś po prostu walnął baseballem i po prostu roztrzaskiwał. Chłopaki mają akurat kolosalne doświadczenie, jeżeli chodzi o tematy również sportowe, więc trzy kopnięcia, które będziemy robić i też czego nie robić. Czyli pierwsza opcja. Kopnięcie typu low kick może być uznawane za kopnięcie, które zaczyna atak, rozwija atak, ale też kończy atak. Wszystko zależy od doświadczenia i tego, jak będziemy kopać. Palce lekko podwinięte, kopiemy piszczelą, a nie stopą i mamy dwa przyczepy, przy udzie i przy kolanie. Środek uda jest bardzo mocny, oczywiście jeżeli ktoś doświadczony kopie, to i tak padniecie. Więc, chłopaki, przez chwilkę pokażę pokazać pracę. Raz. Dwa. Zauważcie, że Adam, zanim kopnie nogą, przygotowuje akcję pracując ręką. Już Bas Rutten mówił jakiś czas temu, leg never goes alone, czyli noga nie powinna iść samotnie. Czyli zawsze staram się chociaż troszeczkę odwrócić uwagę od nogi, pracując gdzieś na górę, czarując, zabierając mu tutaj troszeczkę widok, tak? I teraz zobaczcie, to co zrobił Adam jest takim bardziej zaawansowaną wersją kopnięcia, bardziej zawodniczą. Zobaczcie, że Adam nie wchodzi centralnie, nie skręca się aż tutaj. Noga idzie delikatnie pod kątem do góry, co pozwala na szybkie wyjście i szybki powrót. Ręka, która praktycznie zawsze przy pracy gdzieś tam schodzi, może być też trzymana troszeczkę wyżej. Rola tej ręki jest niezwykle istotna, ale też nie będziemy się bardzo rozwijać na ten temat dzisiaj, jeżeli chodzi o aspekty techniczne. Najważniejsze, bijemy dwa przyczepy. Jeżeli to robimy, robimy to z pełnego luzu, z pełną siłą. Cofamy nogę, ale naszym celem jest oczywiście destrukcja jego komputera. Więc te kopnięcia będą, można powiedzieć, że takim półśrodkiem do celu. Teraz zrobimy to troszeczkę mocniej. Prosiłbym chłopaków o tarczę dużą. Teraz pamiętajmy, że dobry sprzęt to jest podstawa. Możecie czasami przyjmować kopnięcie na udo, ale nie wyobrażam sobie przyjąć podczas treningu z całej siły kopnięcia, które idzie z pełną intencją. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób Wojtek pracuje, jaką ma bazę i jak natychmiastowy powrót jest do pozycji bazowej, czyli pozycji, z której może zrobić też inne kopnięcia. Nie wyobrażam sobie przyjąć tego kopnięcia na nogę bez tarcz. Wojtek? Bum. Za każdym razem, kiedy będę chciał go po kopnięciu pogonić, on jest gotowy do tego, żeby cofnąć się, okay, żeby walnąć Cię prawym prostym, żeby wjechać Ci kolanem, okay, i zrobić tysiące innych rzeczy. Adaś, ręce wysoko,
Pamiętajmy, że nawet jeżeli macie tarczę na udzie, bardzo ważne jest to, żeby napinać nogę, żeby ona lekko szła do góry, żebyście nie przekręcali stopy i żeby nie urazić waszego kolana. Pamiętajcie, kopiemy piszczelą, ok? Palce lekko podwinięte, bijemy za cel, wtedy mamy jakiś sukces. Kopnięcie numer dwa, kopnięcie w torbę, strefę kroku, jaja, pisklaki. Czyli coś, co uczy się każda kobieta, coś, czego uczy się każda kobieta, czyli jeżeli jest jakaś konkretna sytuacja, kopnięcie faceta w jajka i będzie po sprawie. Nie jest to takie proste, jak się może wydawać. Kopnięcie na strefę kroku, jeżeli jest źle zrobione, może tylko rozjuszyć agresora i pamiętajcie, że kopnięcie w torbę działa mniej więcej po sekundzie, dwóch, jeżeli traficie dobrze. Pamiętajmy o tym, że mamy słonika i pisklaczki. Bijemy w pisklaczki, a nie w słonika. W słonika każdy jest w stanie przetrwać, pisklaczki może być już trudno. Teraz jaką powierzchnią bijemy? W zależności od tego, w jaki sposób stoimy, będziemy pracowali najczęściej tutaj podbiciem. Ta część będzie odpowiedzialna za kopanie, natomiast jeżeli zrobiłbyś to dobrze, ta część jest dopuszczalna, ale jeżeli traficie gdzieś przy okazji w kolano albo źle zawiniecie, po prostu macie rozwaloną stopę. Więc to, co polecam, poproszę Cię Wojtek, to jest z pozycji, ja akurat przez wzgląd na to, że mam pozrywane więzadła, będę kopał tą nogą, którą mam pozrywaną. Ta noga może zrobić wcześniejszy ruch na zewnątrz lub możecie zrobić to w trakcie. Noga idzie z punktu A do punktu B i to jest ta powierzchnia. Jak to ćwiczyć? Proszę Państwa, Michael Jackson. Pach, wracam. Pach, wracam. I to jest ta powierzchnia, o którą mi chodzi. Trzymam dystans i znowu. Ręce są w górze, z punktu A do punktu B, kolano nie musi iść wysoko. Idę przez cel i natychmiast wracam do pozycji, w której byłem. Mogę kopnąć i wrócić, bądź po kopnięciu rozwinąć jakąś sekwencję. Ale najczęściej będzie to ten rodzaj pracy. Wracam, poruszam się. Nie skupiam się też na jednym kopnięciu. Jeżeli widzę, że partner dobrze będzie blokował to kopnięcie, będę przechodził do innej pracy. W dystansie są nogi plus ucieczka, w bliższym dystansie są ręce. Wojtek, proszę Cię, stań z tej strony i wykonaj kopnięcie. Teraz zauważcie, nie ma bardzo wysokiego kolana. Chodzi o to, że noga Wojtka pójdzie w taki sposób, jakby była ciągnięta na sznurku. Zrobimy taką małą symulację. Stań proszę. Ja ciągnę Cię za sznurek i z punktu A do punktu B jest kopnięcie. Jest niskie kolano i jest strzał. Raz i wracam. Raz i wracam. Raz. Teraz trochę zaczaruj rękami i kopnij. Bam. Raz. Bam. Jeżeli trafi na strefę kroku, mamy bonus w postaci ogromnego bólu, ale nawet jeżeli kopnięcie pójdzie gdzieś na wysokość uda, na wysokość pachwiny, gdzieś tutaj i tak dalej, to i tak sprawi to bardzo duży dyskomfort, który pozwoli mi oddalić się bądź zadać inne ataki. Jeżeli nawet nie trafię i zasymuluję, zawsze u 98-99% reakcja zawsze jest taka. Czyli kopię, reakcja, ok, mamy odsłoniętą górę, możemy coś tutaj robić. Także tyle w temacie kopnięcia na strefę kroku. Teraz kopnięcie tak zwane w ryja, czyli kopnięcie, którego podobno Steven Seagal nauczył Andersona Silwy. Jak widzieliście walkę z Wiktorem Belfortem, jest tam sytuacja, w której oni sobie walczą. Tutaj tam może nasz montażysta wrzuci to kopnięcie właśnie teraz. I teraz zobaczcie. Mamy kopnięcie, które idzie w sposób nie do końca widoczny, ono idzie pomiędzy ręce. Jeżeli robisz to w sposób prawidłowy, jest totalnie destrukcyjny. Jeżeli trafisz na wysokość szczęki, jest knockout, nawet jeżeli zrobisz to delikatnie. Waga nogi jest tak duża, że w kontakcie ze szczęką robi się tak zwany klops, więc mniej więcej jestem w pozycji, czaruję rękami, mogę zmieniać swoje położenie i wykonuję kopnięcie. I teraz zobaczcie, to nie jest tak, że ja podnoszę kolano do góry, tylko wyobrażam sobie, że stąd Adam ciągnie sznurek przywiązany do mojej stopy i idzie to z punktu A do punktu B. Palce są podwinięte. Pokażę to troszeczkę szybciej. Chodzę, poruszam się, raz. Rozluźniam się, poruszam się, raz. Weźmy tarczę. Adaś. Pozycja i teraz tak, kiedy chcecie pracować w sposób prawidłowy, to musicie trzymać tarczę w sposób odpowiedni. Czyli dla na przykład łokcia to nie jest dobry dystans. Musi Adam tutaj podlecieć, zmienić dystans. Więc to jest dystans łokci. Ciuch. To jest dystans łokci. Okay. To jest dystans ciosów prostych.
ok? To jest dystans kolana, bum. To jest kopnięcie na strefę kroku, bum. A tutaj trzymamy tarczę, kiedy chcemy trenować właśnie kopnięcie na wysokość szczęki. Od razu mówię, czy to jest najbezpieczniejsze kopnięcie dla osoby broniącej się? Nie. Dlatego musicie wybrać coś, co jest odpowiednie dla Was, a nie dla mnie, dla Wojtka i dla Adama, ponieważ każdy z nich ma swój własny system kopania. Rozumiemy? Ok. Pozycja, proszę o czarowanie rękami i knockout na łeb. Ok. Po takim strzale już nikt nie wstanie. Pamiętajcie o konsekwencjach w sytuacji, kiedy bijecie się z kimś i robicie komuś jakąkolwiek krzywdę. Cokolwiek weźmiecie do ręki, sąd cię osądzi, jeżeli nie jest prawo po twojej stronie. Kiedy prawo jest po twojej stronie? Wtedy, kiedy wszystkie kamery zarejestrowały, że ktoś cię bił, najlepiej, jeżeli miałby nóż. Także pamiętajcie, unikajcie, bo nasz system prawa w Polsce nie sprzyja osobom, które trenują. Kopnięcie numer 3, czyli kopnięcie przebijające. Nie ukrywam, że moim celem nie jest pokazanie Wam wszystkich kopnięć, jakie znamy, ponieważ pamiętajcie to, co powiedział Bruce, nie boję się tego, kto ćwiczy 1000 kopnięć, tylko jedno kopnięcie 1000 razy. I bardzo w GKMA w to wierzymy. W tej chwili mówimy o front kicku. Dzielimy sobie front kicka na dwa podstawowe rodzaje. Stań proszę Wojtek w pozycji. Pierwsza opcja to jest kopnięcie przebijające z wysokiego kolana, gdzie będziemy pracowali piętą, tak jakbyśmy wjeżdżali do budynku, gdzie się za tobą pali i musisz wbić drzwi. To jest kopnięcie przebijające, noga wchodzi w tunel, jest wysokie kolano, skręcam biodra i przebijam w przód, ok? Kładę nogę do przodu albo wracam. Drugi rodzaj kopnięcia to jest tak zwany tajski tip, który kierujemy również na uda, można oczywiście robić to na wysokość strefy kroku, ale to jest ta powierzchnia i robimy sobie bum, bombę i wracam. To samo jest z nogi przedniej, jestem w pozycji bum i zatrzymuję agresora pracując z biodrem. W tym wypadku niezwykle istotne będzie biodro i wstępna pozycja, gdzie masz delikatnie cofnięte biodra, żeby było z czego wyjść. To kopnięcie, które jest bardzo irytujące dla osób, które nie trenują tajskiego boksu, ono bardzo, bardzo rozbija. Pamiętam lata temu, jak zacząłem troszeczkę więcej kopać, bardzo irytowało mnie, jak pracowałem z zawodnikami tajskiego boksu, którzy niespodziewanie z tej pozycji pracowali tą lewą nogą, tak jak lewym prostym, okopując mi uda, zmieniając tą pozycję, jest to bardzo irytujące. Sprawdźmy, jak będzie to działało na tarczy. Najpierw kopnięcie przebijające, wysokie kolano, piętą w przód. Będzie to kopnięcie, które wymaga troszeczkę mniej treningu, bo przy kopnięciu tak zwanym tajskim tipie będziemy musieli więcej popracować i pamiętajcie, jeżeli chcecie dobrze kopać, musicie kopać wiele setek tysięcy miliardów razy. Wojtek, proszę Cię bardzo. Petarda. To jest coś, co ja bardzo czuję w momencie, kiedy wjeżdża to na żebra czy na splot. Jest naprawdę bardzo fajne, destrukcyjne i przede wszystkim dystansujące. I drugie kopnięcie, bardziej tajskie, z pozycji z lekko cofniętych biodrach. Traktujemy tak jak lewy prosty. Voilà. I wraca. Już jest inna powierzchnia, zobaczcie, to już jest ta powierzchnia. Stopy, bum. Bum. I to samo, noga lewa poproszę. Zbliżam się, a partner za każdym razem, kiedy ja podchodzę, bum, zbija. Możesz zrobić to z przekrokiem, możesz zrobić to w miejscu, wszystko zależy od wytrenowania. Natomiast pamiętajcie, nie szukajcie skomplikowanych rozwiązań, obrotówek, o których zaraz powiemy, szukajcie prostych rzeczy, które sprawiają, że Wasza baza przed i po kopnięciu, jak natychmiast po kopnięciu, daje Wam po prostu tą bazę i możliwość uciekania, ale zadawania też innych ciosów, ok? Jeżeli odcinek Wam się podobał, zapraszamy serdecznie do subskrybowania materiału. Śledźcie też nas na Instagramie, śledźcie nas na Facebooku Global Krav Maga Academy. Wojtek Kostarski, Adam Pękacz, bardzo dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!